Ta płyta przemknęła niczym meteor. Trafiłem na nią przypadkiem, gdy po zaledwie kilku miesiącach od premiery już stała się białym krukiem. Dzisiaj ceny na portalach aukcyjnych osiągają prawdziwe wyżyny. A co najciekawsze, mówimy o albumie, który w sklepach pojawił się w październiku 2020 roku, choć tak naprawdę powinien dobre 40 lat wcześniej. Jak stałem się fanem tej płyty? Przez przypadek. Niedawno trafiłem w internecie na starą piosenkę Radość o poranku grupy I. Znam ją doskonale, słuchałem tego utworu lata temu wielokrotnie, jednak tym razem moją uwagę przykuł głos i uroda wokalistki, która pojawiła się dopiero w połowie utworu. To był silny, świadomy swej mocy głos o brzmieniu soulowym. Do kogo należał? Do Renaty Lewandowskiej. Postać okazała się tajemnicza, zacząłem więc szukać płyt. Okazało się, że jest tylko jedna, wydana zaledwie przed rokiem, tylko w wersji winylowej i w dodatku od dawna niedostępna, zaś sama artystka we wspomnianej piosence pokazała zaledwie odrobinę swych możliwości. Znacznie więcej można usłyszeć w nagraniach, które niedawno pojawiły się w sieci. Jej głos na tle tamtej epoki wypada naprawdę wyjątkowo. Dlaczego więc nie zrobiła kariery, a jej nazwisko pamiętają tylko nieliczni? Dalszy ciąg tej opowieści zaczyna nieco przypominać historię Sixto Rodrigueza. Piosenka Radość o poranku, a przede wszystkim fragment zaśpiewany przez Renatę Lewandowską poruszyła nie tylko mnie. Nagranie z opolskiego festiwalu zrealizowane w 1974 roku obejrzał w 2015 Krystian Zieliński, wówczas zaledwie 14-letni chłopak. Również on uległ magii jej głosu. Był na tyle zdeterminowany, że rozpoczął poszukiwania, tym trudniejsze, że wówczas można było dotrzeć zaledwie do jednego singla z 1978 roku, wydanego w bardzo niskim nakładzie przez Tone Press. Trafiły nań piosenki Dotykiem chcę dziś poznać wszystko oraz Odkąd ciebie z głowy mam. Miały zapowiadać dużą płytę wokalistki, jednak do jej wydania nigdy nie doszło. Renata Lewandowska rozpoczęła karierę jako studentka architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej pasją był śpiew, więc początkowo próbowała swych sił na scenach klubów Hybrydy oraz Medyk. Tam dostrzegł ją kompozytor i aranżer Juliusz Lorenz. Dzięki niemu trafiła do grupy Quorum, a z nią w 1970 roku na Festiwal Opolski, gdzie zaśpiewała piosenkę Ach, co to był za ślub. Później współpracowała z Alibabkami, Czesławem Niemenem i Stanem Borysem. Miała sporo szczęścia. Pracowała ze znakomitymi ludźmi. Teksty dla niej pisał Ryszard Marek Groński, Agnieszka Osiecka i Jonasz Kofta. Komponował Waldemar Parzyński, aranżował wspomniany Juliusz Lorenz. Można więc powiedzieć, droga do sukcesu stała otworem. A jednak niekoniecznie. Ówczesne oczekiwania muzyczne szerokiej publiczności i dość skostniałe uszy decydentów nie dostrzegły potencjału, jaki niósł bogaty, kilkuoktawowy głos młodej wokalistki, czerpiący z dokonania Aretha Franklin, Julie Driscoll czy Janis Joplin. Sugerowano, by śpiewała łatwiejszy repertuar, ona jednak nie chciała rezygnować ze swych inspiracji. Sama nie komponowała, wybierała jednak kompozycje bliskie sercu, soulowe, z elementami funku, jazzu, rocka i bluesa. Być może właśnie ta oryginalność przeszkodziła jej w zrobieniu kariery estradowej. Wówczas w PRL na fali był wątpliwej jakości pop. Soul w tych kategoriach się nie mieścił. Mimo to Renata Lewandowska nie chciała śpiewać przebojów. W 1974 nagrała protest song Jonasza Kofty Olbrzymi twój cień, już wówczas poruszający temat ekologii i ochrony naszej planety. Z czasem ambit tych piosenek przybywała, a w 1979 roku pojawiła się mglista szansa nagrania dużej płyty dla wytwórni Vifon. W 1980 artystka wyjechała do RFN. Stamtąd napisała do Juliusza Lorenza, pytając o rezerwację studia i termin nagrań, jednak odpowiedzi nie otrzymała. W tej sytuacji postanowiła przestać walczyć i porzuciła śpiewanie. Wyjechała do USA i zajęła się wyuczonym zawodem, architekturą wnętrz. Gdy Krystian Zieliński po poszukiwaniach w opolskiej estradzie warszawskiej ASP, wydrukowaniu setek ogłoszeń i przestudiowaniu wielu książek telefonicznych wreszcie wpadł na jej ślad, w 1917 jedno z ogłoszeń przeczytała synowa artystki, to okazało się, że rodzina Renaty Lewandowskiej, dziś Renaty Roberts, nawet nie wie o jej artystycznym epizodzie i piosenkarskich dokonaniach. Artystka bywająca także w Gdańsku dała się przekonać i tak przy współpracy trzech wydawnictw Polskiego Radia, Astigmatic Records oraz The Very Polish Cutouts powstała płyta Dotyk.
Muzyka, która trafiła na ów album, także dziś brzmi świeżo i oryginalnie, zaś na tle minionej epoki wypada wyjątkowo. Wyróżnia się bogactwem aranżacji, dużą swobodą kompozycji oraz soulową ekspresją. Renata Lewandowska ma prawo do dumy i satysfakcji. To, co zaśpiewała pół wieku temu, nadal zachowało swoją wartość. Po wysłuchaniu tej płyty porównania do największych dam światowego rytm bluesa nie dziwią.